Tysięcy osób wzięło udział w tegorocznej Orlen Olimpiadzie. Z Płocka, Polski, ale także z zagranicy rywalizowało w imprezie z okazji Dnia Chemika. Był bieg, Nordic Walking, turniej szachowy, piłka nożna, go-karty. Jako pierwsi swoje zmagania rozpoczęli biegacze. Do pokonania mieli 5 km. Za nimi na podobną trasę ruszyli śmiałkowie z kijkami. Wśród pań najszybciej trasę przebiegła płocczanka Agnieszka Budek z czasem 18:51. Jak sama przyznaje, nie był to najłatwiejszy bieg. Bardzo ciężko, pogoda nie jest dla biegaczy idealna, prawda? Dużo słońca, strasznie parno. Więc no nie powiem, ciężko trochę. No po raz trzeci chciałam zrobić tradycję i po raz trzeci tutaj wygrałam, więc bardzo się z tego cieszę. Nordic Walking wygrał płocczanin Marcin Radomski, który 5 km pokonał w 31 minut 17 sekund. Jak sam przyznał, z kijkami taką trasę pokonał po raz pierwszy. Tym bardziej cieszy zwycięstwo. No ciężko, wiadomo, bo takich szybkościach gdzieś w granicach 15 na kilometr to zawsze jest ciężko. No ale u siebie na swoich śmieciach no mega uczucie i no i endorfiny przede wszystkim. Gęsia skórka, już jak czuć tutaj znajomych jak kibicują, słuchać speakera na mecie, no to nie, no nie ma lepszego uczucia. Tym bardziej, że my jeździmy gdzieś tam i po 400 km na Puchar Polski, a tutaj praktycznie na swoim osiedlu. No, bardzo jestem, że tak powiem, wzruszony i zadowolony. W ramach Orlen Olimpiady na dystansie 15 km swych sił próbowali kolarze. Dopingował ich sam mistrz Czesław Lang. To jest naprawdę przepiękna inicjatywa i cieszę się, że taki wielki koncern, taka wielka firma jak Orlen, z którą nawiązaliśmy współpracę, jeżeli chodzi o kolarstwo, bo tydzień temu w Bukowinie Tatrzańskiej zorganizowaliśmy Orlen Wyścig Narodów pierwszy, wyścig dedykowany właśnie reprezentacjom państw. I to jest taka dodatkowa promocja. Ludzie widząc, oglądając to w telewizji, słysząc media, sami chcą spróbować i to jest właśnie taka namiastka. Nie wiem, tydzień temu oglądałeś kolarzy, którzy się ścigali, a dzisiaj sam spróbuj, jak to wygląda i cieszę się bardzo, że są tego typu inicjatywy. W ramach sportowych zmagań odbył się m.in. turniej piłki nożnej. Rywalizowały w nim drużyny pracowników PKN Orlen. Mecze rozgrywano na bocznych boiskach stadionu Wisły Płock. Dla tych, którzy lepiej czują się w sportach umysłowych, odbył się turniej szachów błyskawicznych. Tu również nie brakowało chętnych do spróbowania swych sił. Dla tych, którzy kochają adrenalinę, na torze odbyły się wyścigi go-kartów, ryk silników, zapach palonej gumy i adrenalina. Tego nie brakowało. To już jest kolejna edycja Orlen Olimpiady. Widzimy, że jest coraz większa frekwencja, coraz więcej ludzi, bardzo dobrze się bawi, przychodzą całe rodziny. Jest to bardzo doskonały i bardzo dobry czas na spędzenie czasu z rodziną, ale również z możliwością uprawiania sportu, żeby zadbać o swoje zdrowie, żeby propagować sport. To jest, również są te cele, które dla nas są bardzo ważne i cieszymy się, że po raz kolejny mamy tak fantastyczną imprezę, która z roku na rok rośnie coraz bardziej, jest coraz więcej ludzi. Propagujemy sport, integrujemy mieszkańców. Cieszę się, że pracowników PKN Orlen jest również coraz więcej, ale cieszymy się również, że mieszkańców Płocka z roku na rok jest jeszcze więcej. Wszyscy uczestnicy Orlen Olimpiady dobrze się bawili, niejednokrotnie pokonali swoje największe słabości. I dla wszystkich ogromne gratulacje i brawa.